Siemano, ja już w Nowym Jorku, jestem na lotnisku, jest pociąg do miasta z JFK za jakieś 8 minut. Grafik mam napięty, ale wszystko jest tak zaplanowane, że powinno się idealnie udać. 2,5 godziny prawie, tak 2 godziny 20 minut na odprawie paszportowej, na tej kontroli paszportowej, jak się przylatuje do Stanów. Zawsze tam jest cyrki, giga kolejki, no ale jakoś przetrwałem to. I zmęczony jestem, bo już oczywiście oka nie zużyłem w samolocie w ogóle. Nocny lot, 9,5 godziny. A ja w ogóle nie spałem. Jestem chyba podekscytowany no, czekającą mnie przygodą dzisiejszą. Cały dzień w Nowym Jorku. Lądam dopiero o 23. Jakieś 12 godzin mnie wyjdzie zwiedzania, bo po 20 się będę musiał kierować w kierunku lotniska. Ale będzie fajnie. Ja jestem już na Brooklynie, idę na te bajgle, później na Brooklyn Heights i później na Dumbo, czyli taki widok na Manhattan Bridge. Tam się jeszcze przychodzi później 50 metrów obok i się widzi jeszcze Brooklyn Bridge. Takie miejsce widokowe bardzo znane. Także taki jest plan na najbliższe półtorej godzinki, myślę. Pogoda jest taka o 15 stopni, słońca nie ma, trochę wiatr wieje. Jestem chyba najgorzej ubrany, jeśli chodzi o to, że krótkie spodenki i krótki rękawek, no ale nie miałem za bardzo okazji innego ubioru skompletować. Brooklyn robi robotę. Naprawdę fajnie wygląda. Na Brooklynie to ja za bardzo nie byłem, bardziej Manhattan do tej pory. W moim dotychczasowym 12-godzinnym epizodzie, 4 lata temu. No teraz będzie podobny epizod, też około 12 godzin. No jaram się niesamowicie, mimo zmęczenia, tyle godzin bez snu, ale mimo wszystko. Piękny dzień dzisiaj. Mam już bajgle, idę na Brooklyn Heights, tam jest taki park i tam sobie z widokiem na Manhattan zjem te bajgle. Jest jeden zasadniczy problem. Zapomniałem, jakie tu są ceny. Wziąłem dwa bajgle z serkiem kremowym, łososiem, pomidorem i czerwoną cebulą. Taka klasyka nowojorska i one były dosyć drogie. Znaczy nawet powiedziałbym bardzo drogie, a dosyć drogie to względem po prostu innych pozycji w menu, bo w bardziej akceptowalnych cenach, choć dalej drogie, były z indykiem na przykład pieczonym. Zapłaciłem za bajgle $38, tragedia. Czyli 19 od sztuki. Te z indykiem były tak między 12 a $14, no. Te z łososiem po 19, także dużo drożej i ogólnie bardzo drogo, no to jest 85 zł za jednego, powtarzam, jednego bajgla. Płatność jeszcze tylko gotówką w dodatku. Dobrze mi się zachowało $200 jeszcze z Argentyny. Myślę, że będę warty tego, tak sobie wmawiam, zobaczymy po teście smaku. Powiem tak, jest byczy, to jest pewne, ale czy warty jest $19, no to zaraz się okaże. Bo tu nie wiem, jak kamery położyć. Testujemy. Jest zajebiście. Jeszcze gryzar biorę. Matko dyniaki, to jest kula dobre. Jezu, to jest przegenialne. Kompozycja składników. Bagilek jest super. Jeszcze chrupiutki, bo jest podgrzany od tej strony. Od środka jest podpieczony. Duża ilość łososia. Naprawdę jest solidnie. Pyszny serek kremowy. Jeszcze kapary do tego dorzucone. Pomidora nie jest dużo, ale wystarczająca ilość. Dużo cebuli. Ona jest chyba taka, wiecie, nasączona troszeczkę, była w wodzie, że nie jest taka ostra, ale daje fajną chrupkość. Cholernie drogi, ale wydaje mi się, że jest warty tej ceny. Oczywiście nie, żeby jeść codziennie, przynajmniej nie dla turystów, nie dla nas, żeby jeść codziennie. Chyba, że ktoś ma taki budżet, ja nie mam. Tutaj dużo się zarabia w Nowym Jorku, także pewnie stać, żeby zjeść taką jedną bułeczkę sobie na śniadanie, raz na jakiś czas, ale żeby spróbować chociaż raz, to jest warte. Podczas danego pobytu w Nowym Jorku to chociaż raz zjeść. Polecam to miejsce, Court Baker Street. Cinam i upałem się tymi fantastycznymi widokami. Może słoneczka nie ma, ale widok na Manhattan. No, ja jestem romantykiem, jeśli chodzi o Nowy Jork, po prostu uwielbiam to miasto. Idealizuję je pod każdym względem, ale no jest przegenialne. 10:30, a ja mam lot helikopterem dzisiaj. Kwestia jest taka, że lot jest o 13:00, 11:45 muszę być za Nowym Jorkiem. W New Jersey, tam jest siedziba tego miejsca, gdzie jest lot. Stamtąd się leci nad Nowy Jork. Muszę się już zbierać w tamtym kierunku, żeby się nie spóźnić, bo tam mówili, że no, że trzeba być punktualnie, bo inaczej lipa i że może przepaść lot. Na to już było z góry zapłacone, więc po pierwsze szkoda, żeby ominęła atrakcja, po drugie jeszcze stracić pieniądze. To już podwójnie słabo. We'll be right back.
Ja już w moim wymarzonym Central Parku podjechałem metrem. Znaczy najpierw z tych helikopterów to Uberem na Manhattan, tak najmożliwiej niski pułap Manhattanu i stamtąd już metrem do góry na północ. Gdzieś do połowy, no prawie połowy Central Parku dojechałem i teraz planuję nim iść na południe w dół Manhattanu, czyli przejść tę 1/3 powiedzmy Central Parku w dół. No i już później dalej mam po kolei atrakcje. Zacząłem od Rockefeller Center. Times Square, bo jest po drodze, tak to bym nie szedł już tam, bo już byłem, a tam nic ciekawego nie ma, ale już będę miał po drodze, to już przejdę. The High Line, bardzo ciekawa rzecz, tego jestem giga ciekawy. I jeszcze kilka innych atrakcji typu The Edge, ale tam nie wiem, czy będę wjeżdżał, na pewno podejdę pod budynek. Jednym z celów i marzeń jest właśnie przechadzka po Central Parku, bo jak kiedyś byłem w Nowym Jorku, no to byłem w nocy, no to się tutaj nie pchałem, bo po pierwsze niebezpiecznie, po drugie on jest wieczorami zamknięty, z tego co pamiętam. Ogólnie to jest sporo asfaltówek, ale takich dla rowerzystów i pieszych, ale jakieś tam pojazdy uprzywilejowane mogą po tym jeździć. Jakaś tam ciężarówka jechała, pewnie jakieś tam służby parkowe i tak dalej mogą po tym jeździć. Zobaczcie jaki widok, to jest ten, nie pamiętam nazwy, ale taki piękny drapacz chmur, gdzie są apartamenty. Właśnie macie widok na Central Park. To są najdroższe apartamenty w całym Nowym Jorku. Zgaduję, że i w całych Stanach Zjednoczonych. Są takie kanały na YouTubie, gdzie tam jakieś najbardziej luksusowe apartamenty są pokazane w Nowym Jorku. Znaczy ogólnie, ale najczęściej w Nowym Jorku, bo tam jest najdrożej w tych na Manhattanie w centrum dobrej lokalizacji, no to tam potrafią być po tam 50 czy 100 milionów dolarów apartamenty. Tam po nie wiem 300 metrów na jakimś tam w 80 piętrze. Jest wiewióreczką polowana. Pierwsza nowojorska wiewióreczka. Upasiona! Chciałbym jeszcze podsumować lot helikopterem. Leciałem nad Grand Canyonem, ale z zamkniętym helikopterem, takim normalnym, standardowym. No i to było genialne doświadczenie. Ale ten otwarty, jest jak on tak w miarę konkretnie, wiecie, jak zawijał, zakręcał, to takie konkretne były przechyły. Tam było się tam bardzo dobrze przypiętym, bo nie jak w zwykłym helikopterze, tylko dodatkowo jeszcze było podwójne zapięcie takie specjalne. No i tam było się tak przytrzymanym, że nawet mocno nie rzucało. W sensie inaczej, no przechylało się, przechylałem się troszeczkę, jak tam myśmy, wiecie, byli u tak, ale było na tyle to stabilne, że się człowiek nie bał, no bo tam w ogóle nie było drzwi. Z mojej strony to po prostu, wiecie, ten kawał chopa, takich trzech by się zmieściło, żeby wypaść. No i genialne doświadczenie, widoki wspaniałe, warte tych pieniędzy, tam 200 chyba 80 dolków, ale warte tych pieniędzy jak najbardziej. Taki widok jak się widzi z bliska, ta statua jeszcze, czy na tym mocnym manhattańskim, brooklińskim, czy było dosłownie, no prawie jakbyś mógł tą ręką złapać. Robi to robotę, wspaniała rzecz. Tu jest taka łączka i tam zakaz był, że psy nie mogły tutaj wchodzić, nie można ich tutaj wyprowadzać. W takim kontekście, żeby tutaj mogli sobie ludzie spokojnie z kocykami piłeczkę pograć. Chłopaki w nogę grają. No widzicie, nawet w Stanach kopie się w nogę. Nie jest to takie oczywiste. I chyba to chodzi o to, żeby po prostu nie było ryzyka kup, żeby nikt się nie musiał przejmować. Nie, no jest takie chillowe miejsce i to jeszcze po środku takiego wielkiego miasta. A masz wrażenie, jakby się było po prostu gdzieś giga daleko od centrum, na jakichś peryferiach. No gdyby nie te widoki, ale jak tam się pójdzie gdzieś w głąb, jest dużo drzewek, nie widać jakby tej okolicy, no to masz wrażenie, że jesteś na jakichś po prostu przedmieściach, a tu jest centrum, to takie najściślejsze centrum Manhattanu. No wow, ale się jaram tym Nowym Jorkiem. No niestety całego Central Parku nie przejdę dzisiaj, bo już jest 16, ale na pewno jak będę następnym razem w Nowym Jorku, to poświęcę tutaj 2, 3, 4 godzinki co najmniej. Szacunek, że kiedyś ktoś pomyślał, żeby nie rozpieprzyć tego miejsca, bo to jeszcze nie wiem, kiedy powstał Central Park, ale zgaduję, że nie wiem, 100 lat temu, to wcale nie było takie oczywiste. Ktoś wpadł na genialny pomysł, zanim ktoś to zabetonował, zrównał z ziemią, udało się ochronić taką wielką ilość zieleni w takiej lokalizacji, no bo to jest po prostu. No i to wydaje mi się, że jest chluba Nowojorczyków, że jest coś takiego tutaj. Widzicie tutaj tunel pod Central Parkiem. Z tego co rozumiem, auta sobie normalnie przejeżdżają pod parkiem, czyli można poprowadzić drogę, ale nie zagłusza tutaj przyrody w żaden sposób. No taki vibe holenderski trochę bym powiedział, że są skrzyżowania ze światłami ścieżek rowerowych i chodników. Wiadomo, jakiś duży ruch to jest potrzebny, nie, że ja to wyśmiewam, bardziej po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego typu rzeczy. No ale tu jest miejscówa. To jest po prostu poezja. Może jestem dziwny, ale uwielbiam właśnie połączenia takie natury i w tle taka właśnie infrastruktura budowlana, jakieś wydrapacze chmur tego typu, no podobne rzeczy widziałem w Bangkoku w takim parku Lumpini i bardzo podobny kontrast właśnie, że piękna zieleń dookoła, sadzawki i tak dalej, ławeczki i dookoła tylko taka, można powiedzieć, że ogrodzenie z drapaczy chmur. Targnąłem na ścieżkę rowerową, nawet nie wiedząc o tym, ale żyję.
No jestem po prostu zakochany w tym miejscu. Kiedyś to pół dnia po prostu, żeby sobie tu posiedzieć. Pochodzić, pospacerować, jakąś bajgla wziąć na wynos i opierdzielić na ławeczce. Kolkę jakąś zimną wypić, wiecie o co chodzi. Tego typu rzeczy no nie zawsze trzeba zasuwać na zasadzie łopania achievementów. Kolejną rzecz. Czasem warto się zatrzymać. O, patrzcie, jaka piękna panoramka. No nie mogę się po prostu posiedzieć, popatrzeć, pochillować. Takie chwile też się zapamiętuje. To się może wydać nieoczywiste, ale właśnie czasem gdzieś się siądzie, odpocznie, posiedzi, pochilluje i to się pamięta. Nawet bardziej czasami niż takie intensywne zwiedzanie. Aczkolwiek jedno i drugie jest super. Ja tam po prostu lubię wszystkiego po trochu, wszystkiego z rozsądkiem. Najlepsze połączenie. Dzisiaj uderzam do Katz Delikatesen i już kiedyś kolejka mnie pokonała. Dzisiaj sobie powiedziałem, że chodzi mi o tam stać 2 godziny w tej kolejce, to ja to pastrami dzisiaj zjem, po prostu. Postanowiłem i nie ugnę się. Jednak się złamałem, ale być w Nowym Jorku, w Central Parku, nie zjeść chamskiego hot doga, takiego turbo chamskiego hot doga, wiecie, paruwa z wody, no to jest grzech. Ketchup, muszarda, paruwa, buła, nic więcej. Testuję, $4 za sztukę. Jak wygląda, tak smakuje. Trochę kasus takich hot dogów z Ikei. Poczciła szósteczka. Ach, te nowojorskie korki. Szybciej się idzie niż jedzie, taką taksówką przykładowo. Zaczyna coś kropić. Ja uderzam właśnie, wyszedłem z Central Parku. Zaraz będę przy katedrze Świętego Patryka. I dosłownie 100 metrów obok jest Rockefeller Center. To takie, wiecie, z Kevina samego w Nowym Jorku, na pewno kojarzycie. Ktoś mi wyjaśni, czemu to tak dymi z tej studzienki kanalizacyjnej? To nie jest z auta. Widzicie, wydech jest tu. To ze studzienki. O, Hotel Plaza, ten z Nowego Jorku. Ten z Kevina samego w Nowym Jorku. No, pogoda się robi naprawdę nieprzyjemna, bo zaczyna trzaskać tym deszczem. Ludzie już mają parasolki, a ja klasycznie krótki rękaw, krótkie spodenki. O, no widzicie, już człowiek chce zrobić przerwę, a tu co? Trump Tower, no to ja nie pokażę Trump Tower, no słuchajcie. O, jest wysoka. Nie no, byłem już w kilku amerykańskich miastach. W Nowym Jorku wbrew pozorom dużo, długo, w sensie intensywnie, zawsze dużo widzenia, także 2 razy po 12 godzin niecałe, ale wiecie o co chodzi. Bezapelacyjnie moje kochane miasto w Stanach Zjednoczonych. Jest oto katedra Świętego Patryka. Jest naprawdę ogromna. Może to nie bazylika we Florencji, ale no, robi to ewidentnie spore wrażenie. I jest ogólnie wpisane dosyć dobrze, mimo różnicy wieku, a raczej stylu architektury. Tak przy to, że jedno jest kamienia, drugie jest też podobnego, nie tego samego, ale podobnego kruszca. No widzicie kamienia, no to klei wszystko. Nie jest taki odklejony, tylko że taki z dupy po prostu niepasujący, tylko naprawdę całościowo się to spina. Tu jest jeszcze przód, ale nie będę już przechodził na drugą stronę ulicy, tylko z tej strony wam pokażę, ile się uda. A uda się prawie wszystko. Jesteśmy tutaj z boku Rockefeller Center. Tam w dole zawsze w zimie, w grudniu jest lodowisko. O, tam zawsze w dole, tutaj wam pokażę zaraz jeszcze raz, zawsze jest lodowisko w grudniu i styczniu też. A tu gdzie teraz jestem, stoi choinka. Skąd wiem? Bo byłem. Miałem farta, bo zrobiłem sobie kiedyś zdjęcie właśnie idealnie przed gaśnięciem lampek, bo jakaś awaria była i minutę później zgasły lampki wszystkie. Powiem tak, teraz wygląda to słabo. Robi robotę, jak jest lodowisko, ten placek. Wtedy jest naprawdę wybornie. Zbliżam się już do Times Square. Można zobaczyć już po okolicy, że się świeci, że troszeczkę się okoliczności zmieniły. No Times Square generalnie słynie z niczego. To jest chyba najprostsze określenie tego, dlaczego to jest znane. Po prostu z niczego. Nie znam osoby, która by to wychwalała, że to jest jakieś super miejsce, ale takie miejsce, że trzeba być. No ja już kiedyś byłem, teraz byłem drugi raz, ale ktoś z was nie widział, to sobie zobaczy mniej więcej, z czym to się je po prostu. Tutaj po prawej stronie
to jest Broadway. Co to jest Broadway, z czego słynie, chyba nie muszę przedstawiać. Tu mamy w całej okazałości, jak się to prezentuje. Przegrałem z deszczem, po prostu już tak napiję, to brzydko mówię, ale to The Highland nie wypali, więc wydaje mi się, że muszę trochę jednak zmienić plan na pastrami, już iść na kart z delikatesem, zjeść pastrami i stamtąd jeszcze zrobić podejście jakieś albo na Dumbo, albo na World Trade Center, być może się trochę uspokoi ten deszcz. Znaczy mi tam zajmie, bo tam jest bardziej obawa taka, że to może trwać, wiecie, od 40 minut do 2 godzin. Chcę to zjeść za wszelką cenę, więc wolę tam pójść wcześniej, zjeść, już być spokojnym, najedzonym, uśmiechniętym i móc dalej moknąć, wiecie o co chodzi. Idę do metra i jadę na kac delikatesem. Opinią wielu najlepsze pastrami w Nowym Jorku, a jakże Nowy Jork jest stolicą pastrami, można powiedzieć, słynie z tego. Można rzec, że najlepsze na świecie, albo jedno z najlepszych na świecie. Pogoda się zepsuła, było tak sympatycznie. Jestem w kac, kolejka jest całkiem znośna. Bardziej kwestia tego, że nie ma gdzie siedzieć. Dał pewien talerzyku do spróbowania. Pyszne. Dobra, mam już kanapeczkę, udało się nawet bez problemu siąść, jakieś miejsce się zwolniło. Do kanapeczki się dostaje ogóreczki, to jest zwykłe pastrami sandwich, nie kombinowałem. Musztarda, pastrami, pieczywko, do tego są ogórasy, świeży i piklowany. Nie wiem jak to jeszcze wezmę do ręki, nagram, bo nie mam statywu przy sobie, to jest ogromne. Ciekawostka, dostaje się taką karteczkę i nie płaci się od razu. Najpierw się zjada i dopiero się idzie płacić, tylko to jest taki samoobsługowy, więc to jest nietypowe, bo to jest połączenie takiej, wiecie, normalnej restauracji z samoobsługowym barem i jest to jakby zrobione po środku, no bo normalnie jak się samemu coś odbiera, no to się płaci od razu, tak? A jak się przychodzi kelner do stolika, no to wtedy się płaci na koniec. A tu jest tak, że się odbiera samemu, ale i tak się płaci na koniec, po prostu się idzie do lady, uczciwie się płaci i tak dalej. Ciekawe. Dobra, testujemy. Jakoś może przeżyje. Płaskowata musztarda, taka żółciutka. Dobre pieczywko mięciutkie. Bardzo dużo mięsa. No to jest rajda mięsożerców. 29 dolków, ale macie tyle mięcha. Jest to warte grzechu raz na rok. Bomba, naprawdę. A few moments later. Masakra. Stalowy most. Jakaś, to jest stuletnia technologia. Jak to napierdzia? Nie wiem, jak ludzie mieszkają, jak się tłuczy. Przecież to nade mną droga była, nie wiem, z 15 metrów dobrych. A to przecież człowiek się nie słyszał. Ale wracając, właśnie idę na Dumbo, czyli widok na most manhattański. Jak się cofnie, to jeszcze jest widok na most brooklyński. Dlatego ładne widoki na dwa mosty jednocześnie obczaję. Obczajimy w sumie, razem z wami to zrobię. I taki jest plan. Pytanie, na ile one są oświetlone, bo już w tych ciemnościach to będzie widać. No, zobaczymy. Tu jest właśnie widać most brooklyński, no ale stąd jest to mało efektowne. No i tu jest ten fragment, którym przeszedłem, ale szczerze mówiąc, ten fragment brooklińskiego tutaj w ogóle nie oddaje. On oddaje, jak się nim idzie, bo to jest bardzo brzydkie, ale most manhattański, o tutaj, Manhattan Bridge, oddaje jak najbardziej. Wygląda to spoko. Podejdę jeszcze bliżej. To jest tak zwane Dumbo właśnie. Nie chcę mi się rozwijać, ale skrótu. Jest za późno dla mnie, żeby rozwijać skróty, ale tak się to prezentuje. Całkiem spoko wygląda. Tak dość właśnie bardzo dużo ludzi robi zdjęcia sobie na tyle tego. Zresztą tam widać w tle, że sobie ludzie napieprzają fotki. Także taka słynna miejscówka pod Insta, można powiedzieć. Dobra, to o ten fragment brooklińskiego mi chodziło. Ale on też tak nie oddaje. Jednak ten manhattański zdecydowanie najlepiej, jeśli chodzi o podświetlenie, wygląda. No mówię, brooklyński fajnie, jak się nim idzie. To jest jakby urok, że tam się idzie tą taką kładką nad jezdnią. To jest, to robi robotę. Szedłem 4 lata temu. Niestety dzisiaj zabrakło czasu. No ogólnie mój plan był genialny, gdyby nie helikopter, bo myślałem, że on zajmie krócej, ale był warty tego, że straciłem na niego ponad 3 godziny. Nawet więcej. Z powrotem 4. 4 godziny z powrotem. No tak. Czy 5. Nie no i tak, 10.30 musiałem wyjechać, to godzina, 3 na miejscu, godzina po, no prawie 5 godzin. Gdyby nie to, bym wsiściutko zrobił idealnie jeszcze w ładnej, lepszej pogodzie przed tym deszczem, ale nie żałuję, bo ten helikopter bardzo oddał, super przeżycie.
z otwartymi drzwiami. O Jezu, no po prostu dzisiaj genialny dzień, jestem tak zadowolony. Tyle fajnych rzeczy zrobiłem, takich nowych. Na przykład właśnie te bajgle genialne, pastrami się udało wreszcie. No i to Dumbo się udało, helikopter, Central Park, no po prostu jestem tak uradowany z tego dnia. Jeszcze chwilę temu się napiłem mojej kochanej Mountain Dew Zero. Jeszcze jedną mam buteleczkę w przecaku, zaraz strzelę sobie. Oj, 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 piękne, piękne są momenty czasami w życiu, naprawdę warto. A właśnie jeszcze sobie taką ciekawostkę przypomniałem odnośnie mostu manhattańskiego, że to jest pierwszy most na świecie, albo w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że na świecie, bo jednak Stany Zjednoczone na początku XX wieku to jednak, jeśli chodzi o to budownictwo, to wiodły prym, więc ma szansę, że ktoś inny to budował. Jeśli chodzi o te takie, te pionowe przęsła, no nie wiem, przęsła to nie są, ale wiecie, te pionowe kolumny, no to jako pierwszy raz zostało użyte, że one są ze stali. Zawsze to było betonowane i te przęsła to takie, wiecie, że te liny, to one były, plus ta jezdnia, to było stalowe, a reszta, a te właśnie pionowe, a biednie to mówię, nie znam nazewnictwa, to było betonowe, a właśnie to był pierwszy most na początku XX wieku, powstał i właśnie to był jako pierwszy most na świecie, który był też i w tym elemencie ze stali, czyli taki w pełni ze stali wykonany, oprócz wiadomo tych lin. Czy one też są stalowe, tylko po prostu gadam kłopoty, nieważne, już jestem zmęczony, przypomnę dla swojej obrony, że nie śpię od 36 godzin ponad, więc mam małą, powiedzmy, że małe wytłumaczenie. Dobra, ja się zbieram, wpisuję w Google Mapsa Terminal 8 JFK i zasuwam tam, bo trochę z buta na pewno metrem, może nawet z przesiadką metrem i jeszcze tym takim pociągiem na JFK, tam metro samo sobie nie dojeżdża, ale są bezpośrednie przesiadki, w sensie nie trzeba tam iść, tylko po prostu ze stacji metra się idzie na stację R-Train to się nazywa. Dobra miśki, tym miłym akcentem kończymy odcinek z Nowego Jorku oraz generalnie to jest taka klamra na serii z Argentyny. Mam nadzieję, że Wam się cała seria podobała. Przeżyliście razem ze mną tą przygodę, bo ja się świetnie bawiłem. Uważam to za jeden z lepszych wyjazdów w moim życiu. Przede wszystkim fajnie logistycznie się pobawiłem, jeśli chodzi o takie właśnie planowanie. Odwiedziłem kraj, który ma prawie 3 miliony kilometrów kwadratowych, to w sumie wzdłuż i wszerz prawie, no nie wszystko, bo i Atakamy nie zwiedziłem, tam Bariloche nie byłem, no tam jeszcze 2-3 rzeczy by można było dorzucić, a to będę miał po co żyć, żeby tam jeszcze może kiedyś wrócić i po prostu jeszcze dopieścić taką Argentynę, no ale no musiałbym po prostu przyjechać na miesiąc, żeby tak duży kraj zobaczyć, musiałbym przyjechać po prostu na miesiąc, bo tu też jest kwestia komunikacyjna, no wbrew pozorom na samolot jednak schodzi, bo te połączenia są różne. Dobra, już zanudziłem Was niepotrzebnie. Dzięki za oglądanie tej serii. Odcinki są co? Sobotę o godzinie 11, a następna seria to niespodzianka. Zobaczycie, z czego będzie.